Michał, przegrywamy mecz, ale to nie jest koniec. Dzisiaj górale zostawili serce na boisku. Zostawiliśmy serce, to prawda. No, każdy wie, że dzisiaj jesteśmy w stanie z Wrocławia 3 punkty. I powiem szczerze, nie wierzę do tej pory, co się stało. Wydaje mi się, że no, zły sen, nie wiem, jak to można nazwać, ale no, po Zagłębiu twierdzę, że wyczerpaliśmy już całą gdzieś tam całą opcję, jaka mogła nas spotkać, jeżeli chodzi o PH, a jednak dzisiaj się to powtórzyło. Niemniej jednak no, musimy zawrzeć, przepraszam, że przeklinam, ale po prostu wziąć się jeszcze za habety i się zmobilizować i w piątek wyjść i pokazać kolejny raz, że mamy jaja, no i wyciągnąć wnioski na pewno z tego, że nie możemy tak tracić łatwo bramek, bo przyznam szczerze, nie wiem, ile strzał dzisiaj oddał Śląsk, ale wydaje mi się, że my oddaliśmy dużo więcej i to, ile sytuacji sobie dzisiaj stworzyliśmy, to może tylko budować, ale no, dzisiaj po meczu jesteśmy na pewno zdenerwowani, tych sytuacji nie wykorzystaliśmy. Z jednej strony faktycznie to trudne do przełknięcia taki rezultat dzisiejszego meczu, ale z drugiej strony no, nasze zaangażowanie było wręcz no, nieprawdopodobne. To była jazda do samego końca. Są 4 mecze, to jest jeszcze do zrobienia. Wszystko jest do zrobienia. Jak się wierzy w to, to jest wszystko do zrobienia i na pewno my to wierzymy. I jakby kibice muszą wierzyć z nami, no bo na pewno do ostatniej kropli krwi, do ostatniej kropli potu, do ostatniego gwizdka kończącego ostatnią kolejkę wierzymy w to, że po prostu cel, jakim jest na tą chwilę utrzymanie, po prostu się spełni. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.